Witam w kolejnym odcinku. Zwiększę sobie od razu prędkość. Dobra. Chłopaki mają tutaj ławki, może zróbmy jeszcze ławki po drugiej stronie. Dekoracje, ławki, bo tutaj jakby mi się nie kalkuluje to tak pięknie. Dobra, i teraz zrobię może tak. Zróbmy sobie jeszcze jeden magazyn. Tutaj, w tym miejscu, czy już tutaj? Nie, zróbmy sobie go tutaj. Idźmy w takim... w tej bryle. Chociaż to, że robimy magazyn tak blisko naszych granic tutaj, to jest trochę słabe, no nie powiem. Ale myślę, że jak chłopaki tutaj skończą robić tego drwala i zacznie drwal pracować, albo ich kilku, to zrobimy sobie dwie palisady. Jedną palisadę zrobimy sobie tutaj, a drugą palisadę zrobimy sobie tutaj. Będą takie dwa przesmyki, więc to wcale nie będzie tak blisko. Dobra, więc zróbmy sobie taki jeszcze jeden magazyn. Zróbmy sobie te skrzynie. Jedną, drugą, trzecią. I tu zróbmy sobie odwrotnie, czyli zróbmy sobie jedną, drugą, trzecią. O tak. A, jeszcze drzwi. Dobrze, dobrze. Of course. Teraz sobie zróbmy dla odmiany z tej strony, czyli do magazynu. No przecież są drzwi. A, nie mogą tu być. A, widzicie. Racja. Dobra, zróbmy sobie do niego drogę. I teraz tak, tutaj w tym magazynie będziemy sobie składować chleb, zboże i tym podobne. Tutaj w tym magazynie będziemy konstrukcyjne jakieś materiały, takie jak meble, jakieś tkaniny, coś w tym stylu. Tak, tak to zrobimy. A czemu tutaj też jest zboże? A, dobrze, dobrze, że tutaj jest zboże, okej. Okay. Co on tu przywiózł? Zwłoki tej larwy dużej. Strasznie dużo tego mięsa w ogóle jest. Zróbmy tutaj sobie jeszcze te mięso. Aha, nie możemy mu dać więcej skrzyni. Dobrze, dziękujemy tutaj w takim razie za meble. I zwiększmy sobie tutaj to mięsko. Ciekawe ile? 80. Dobrze, a tutaj jest 160 chleba. Może być. A tu są trzy skrzynie? Dwie. Czyli jeszcze jedną skrzynię mamy wolną. Dobra, niech tak zostanie. Może czegoś będziemy mieli na tyle dużo, że będzie trzeba jeszcze coś zrobić. Na razie mamy 17. Tego mięcha też niech tutaj chłopaki dadzą więcej. Tutaj tych mebli jest 1, tutaj jest 9, czyli mam 10 mebli. I tak, tutaj tych mebli już chyba nie jest potrzebne. Nie, oni tutaj się tylko męczą. Nie wiem, co robią u drwala. Naprawdę nie wiem. Tutaj chłopaki też się męczą. Tutaj potrzebne jest 35 mebli. Nie wiem, po co aż tyle. No, ale tak jest. Dobra. Tutaj zrobimy sobie jeszcze ten jeden duży dom, robią chłopaki. I może faktycznie zainteresujmy się tymi jeszcze jakimiś dodatkowymi budynkami dla sprawienia, żeby ludzie byli bardziej szczęśliwi. Czy szczęśliwsi po prostu. Wodę, wojsko, strażnica. Może taką strażnicę sobie zrobimy jedną? Nie, nie możemy zrobić strażnicy, bo nie mamy żelaza. Tak, żłobek dla ludzi, wylęgarnia amebów. Dobrze. Czyli tak, fortyfikacje na razie nie wchodzą w grę, dopóki nie będziemy mieli drwala. Tak mi się wydaje. Schody, schodów też nie potrzebujemy.
Okej. Mogiłę. Może zróbmy sobie mogiłę. Na razie odpukać jest wszystko super. Ale na pewno przyjdzie taki moment, że będzie potrzebna. I zróbmy ją sobie może gdzieś... Gdzie by ją zrobić? Nic nie mamy tutaj z tyłu, ale niech tak zostanie. Może zróbmy ją sobie w takim miejscu jak... gdzieś przy ścianie? Tak przy ludziach też głupio. Tu sobie ją zróbmy. Niech będzie tutaj. Niech będzie sobie taka. O. Tak. Zróbmy do niej drogę. Tak. Okej. I tutaj już nie będzie mebli. Meble będą tylko tam. I w momencie, kiedy chłopaki będą tutaj robili, facet będzie sobie zabierał wszystkie te rzeczy do magazynu. Dobrze, bardzo dobrze. A w jaki sposób my możemy sobie zaupgrade'ować drogi? Możemy sobie zrobić polną drogę. Strach. I kamienna droga. Dlaczego to budzi strach? A w ogóle to jest zablokowane, więc to bez, w ogóle bez znaczenia. Dobra, zrekrutujmy sobie kolejnego człowieka. Przepraszam. Zrekrutujmy sobie człowieka. Oho, został nadany ci nowy poziom. Amarir. Amarir jest prawowitym władcą swojej ziemi. Od teraz możemy handlować z naszymi sąsiadami. O kurcze, blaszka. No dobra, to się dzieje w takim razie. Tego się nie spodziewałem. Dobrze. Dobra, no to w takim razie oprócz tej mogiły spróbujmy jeszcze ten... gdzie to może być? W mówce mamy, studnie, toalety też, stoiska mamy. Te wyznania chciałem zbudować. A, tu mamy procentowo napisane, kto jest ile. To może zbudujmy jeszcze te świątynie, jak to w ogóle wygląda. Zróbmy sobie te dwie świątynie. Na razie dwie. Jaka to jest świątynia? Adhuri. Dobrze, a ta druga to będzie... Krator. No i zróbmy sobie jeszcze kratora. Na razie to całkowita mniejszość, czyli ameby na razie mnie róbmy. No dobrze, a teraz możemy zrobić sobie... te punkty targowe z innymi. Mamy to skład eksportowy. Zróbmy sobie ten skład eksportowy. Może zróbmy sobie go tutaj z tej strony. I drugi to był skład pewnie importowy. Tak. Zróbmy go sobie obok. Dobra. Zróbmy do nich drogę. Tutaj też sobie zróbmy jakąś drogę. Trochę dałem ciała. Bo nie mamy takiej dokładnej drogi tutaj. Ale jeżeli tak, to sobie zrobimy drogę tutaj. I zrobimy sobie tutaj. I tutaj drogę. Zrobimy sobie po dwie. I tutaj też może sobie zrobimy dookoła drogę. A zróbmy dookoła tego budynku jakoby
że niby tu jest specjalnie zrobiona droga. To on już tak przechodzi z drogą, ten budynek. Tak, 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 zrób. Dobra, dałem chłopakom trochę roboty. Fajnie. Jak z meblami? 7, ok. A tutaj? Jeszcze robią. Dobrze. Mam nadzieję, że nie zaniedbają przez to tych zbóż. Tutaj chłopaki sobie pracują. Tutaj też. O, tutaj mamy nawet już te zbiory. Dobrze. Tu już też ktoś mieszka. Tu chłopaki też mieszkają. O, co ciekawe. Coś się jednak tutaj dzieje. A kto to do nas tutaj idzie? Ktoś? A nie, człowiek, on jakiegoś dzikora upolował. No, jednak ci łowcy sobie radzą. Nie powiem. Dobrze, cieszę się, że on to wszystko zabiera. Bardzo mnie to w ogóle cieszy. A ten sobie stąd może zabierać zboże. Też super. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Czy tutaj się coś zwiększyło? Nic. To nie wiem. No nic, nieważne. Tutaj w sumie jest kamień, a tutaj drewno. Okej. Mamy chyba wszystko. Dosyć sporo mamy jeszcze tych materiałów. To w sumie nie wiem, czy mamy tyle drewna. Ale jak tutaj będziemy robili tą drogę, to na pewno chłopaki pozbędą się tych drzew. Zresztą tutaj jest jeszcze dużo. Nie, spokojnie. Tu jest 60 drewna w jednym miejscu. Bezproblemowo. Zrekrutujmy sobie kolejnego człowieka. Lubię robić to... Domyślam się, że można zrobić to automatycznie, ale podoba mi się to. Podoba mi się to, że możemy sami jakby decydować o tym. Myślę, że jak będziemy mieli już naprawdę dużo ludzi, to nie będzie to potrzebne, ale na razie jest ok. Dobra, fajnie. Tutaj sobie hydraulik pracuje. Wszyscy sobie dosyć nawet nieźle pracują. Dużo im dałem zadań, co myślę, że się na razie nie będą nudzić. Na razie najbardziej mnie interesuje, żeby chłopaki te zboże zgarnęli, bo zboże, mięsko i ryby i to nam najbardziej, na tym nam w sumie najbardziej teraz zależy. W momencie, kiedy chłopaki tutaj skończą też tego trwala, zrobimy sobie tutaj magazyn z drewnem. I damy wszystkie te skrzynie dla drewna. O, proszę bardzo, kolejny człowiek. No, powiem szczerze, że nieźle to idzie. No i kurczę, dlaczego wy nie mieszkacie ze sobą? Co? Nie wiem. Dobra, musimy zrobić chyba kolejny dom. Jak tak szybko tutaj się wszyscy do nas schodzą. Zróbmy sobie apartament w takim razie. Zobaczymy, może ktoś w tym apartamencie zamieszka? Zróbmy sobie 2 apartamenty. I zróbmy sobie jeszcze 2 domy. Tak. Tutaj zróbmy sobie drogę. Tu też. Przy apartamentach zrobimy sobie jakieś drzewa. Może nawet kwiaty. I tutaj sobie zwiększymy może obłożenie, jeżeli chodzi o te drzewka. Czy zrobiłem obok? Obok. Tutaj zrobimy o jedno dalej i tu jedno dalej. To już jak tak robimy, to lećmy dalej. Czemu by nie? O, proszę bardzo. A w sumie to pociągnijmy po całość. A co? Na bogato. Powiedziałbym tutaj pewne stwierdzenie, które jeden z komików w Polsce bardzo często używa. Myślę, że większość ludzi się dowie, domyśli. Kurczę, jak to skasować?
O, tak. Okej. No to daliśmy tutaj czadu chłopakom z robotą. Dobrze, niech pracują. Każdy będzie miał tutaj możliwość wykazania się. Weźmy kolejnego człowieka. O. I tak niech zostanie. I tutaj będą dwa. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że mają. Mam taką nadzieję, że mają. Ja pierniczę, ale tutaj się będzie działo. Ale się tutaj będzie działo. 5 na 6. No zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze trzeba komuś zwiększyć. Domyślam się, że zaraz będzie trzeba zwiększyć zboże. Tak mi się wydaje. A czy ta kapliczka... Bo tak, te dwie będziemy mieli. Aminowi i Szmalarowi. Powiedzmy sobie, że jak dojdzie do tych 30%, wtedy ją zbudujemy. Chociaż jak te dwie się zbudują, to możemy i kolejne zbudować. Co to za różnica? Przecież dlaczego by nie? W sumie. Niby skopiować, nie. Okej. Czy tutaj też coś się dzieje? Nie, na razie chłopaki widzę, że zajęli się tutaj przy bazie wszystkim. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. Tutaj już mamy eksport. I wybrano... Oho. Miło jest zobaczyć władcę ludzi w sąsiedztwie. Nazywam się Kochn VI. Prawym. Witaj, oto prezent dla ciebie. Użyj go mądrze. Co to jest? Denar i zboże. Nie no... Możemy was zbadać? Ogólnie ja was nie za bardzo lubię. Ale domyślam się, że jesteście... O, wy jesteście chyba tymi najmocniejszymi dookoła nas, tak. Przyjmujemy. Przyjmujemy. Oczywiście, że tak. A, przyjmujemy to. Co to znaczy, nie wybrano zasobu do eksportu? Aha, zasobu, okej. A jak to się robi? Dostaliśmy 28 denarów. Ja cię kręcę. Aha, tutaj chyba jest ten sposób eksportu. Co to jest? Wszyscy? Nie rozumiem. Ludzie? Nie. Produkty chyba. Wszystkie pewnie. Czy możemy na przykład zaeksportować trochę chleba? Na pewno możemy. Ale na razie chyba nie chcemy. Ale może później... Jakbyśmy na przykład zeksportowali troszkę. A gdy stan magazynu jest wyższy niż 80%. Tak. Nawet może 70%. Okej. Okay. Czy połowę? A zróbmy połowę może. Połowę. Czyli mam 80, czyli teraz wszystko powyżej będą eksportować. Czy my chcemy coś importować? Tutaj zróbmy to samo w sumie. Czy my chcemy coś importować w tym momencie? Coś jest nam potrzebne. Może zimportujmy sobie metal. Tak. Kradzież, produkcja, nie mamy nic.
A zróbmy sobie po prostu 5%. Jakby co to później będziemy. Aha, bo możemy chyba tutaj sobie ustalić z kim. Handel. Handel. Bonusy. No dobra, nie. A spróbujmy jeszcze raz, gdzie to była. Dobra. A teraz chciałbym jeszcze raz tutaj zobaczyć import. Nie masz żadnych skonegów z importu? To nie można automatycznie wykonać importu, ok. No bo tutaj oni chcą denary, a ja nie chcę denarów. Czekaj, wyłączmy to. Nie. Oho, proszę bardzo, tutaj mamy protektora. Ok. Protnysk. Ciekawe. Loch. Plac ćwiczeń. A to? Komnata. Strażnica, szafoty, dyby. Administracja, ambasada. Kurczę. Okej, okay, dobra. To w takim razie ja bym chciał z tymi coś, jakiś handel uskutecznić, jeżeli tylko możemy. Otrzymujesz, nie. Handel też nie, zasoby. Ja bym na przykład im dał, no nie wiem, tego trochę. I trochę tego. A ja na przykład chciałbym wtedy tego żelaza. To jest 400, tak? To holendarnie dużo. To żeby 400 mieć, to tyle mniej więcej musiałbym. I to jedno. To na razie jeszcze podziękujemy. Ale zobaczymy. Na razie. Na razie sobie ustaliliśmy jakiś ten eksport. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, zobaczymy. Mamy chleb, mamy zboże. Tutaj chłopaki sobie też ogarniają. Tutaj widzę, że dużo ludzi chodzi tędy. Ale może sobie jeszcze tutaj zrobimy ścieżkę. Tutaj sobie jeszcze zróbmy ścieżkę. Aż się prosi, żeby zrobić tą ścieżkę tutaj. O, taką. I jeszcze jedną sobie zróbmy, taką dookoła. Nie. O, taką. Ale to trochę słabo to wygląda. Nie, nie chcę tej ścieżki tutaj. Zróbmy sobie dookoła. Oni niech sobie chodzą jak chcą. Później zrobimy sobie tutaj jakąś kamienną na przykład ścieżkę, jeżeli już. Tak, tak zrobimy. Dobra. Jak idzie tutaj? 84%, dobrze. A tutaj jak idzie? Tutaj chłopaki chyba zaraz będą zbierać. Ale się będzie działo. Ale się będzie działo. Dobra. Ten zebrał dosyć sporo. Ci sobie łowią te ryby. Tutaj ryb jest też sporo. Co się zbudowało? Skład eksportowy. Ok, dobrze, wiem o tym. Dobra, przyspieszmy sobie trochę tą grę. 49 stopni. Co tu się dzieje? Oni nie powinni w ogóle dzisiaj pracować.
Możemy zrobić taki dzień wolny w sumie. Myślę, że jak... ja cię kręcę. Później sobie tym... tym jeszcze powalczymy. Proszę bardzo, mamy. Mamy świątynię poświęconą Aturi. Myślę, że to też tutaj im zwiększy. Nie wiem, który z nich lubi Aturi, ale zaraz się dowiemy. Usługi. Religia. Aturi. Który z nich robi aturyzm? Który z nich lubi aturyzm? Chyba 11 z nich, tak? 11 z nich, tak, a jeden jakiś kreatoryzm. Dobrze, a jak z ludźmi? Religia. Tutaj to są podzieleni, jak nie wiem. A świnioludzie? Świnioludzie wszyscy są kreatorami. To jest chyba ta kreatorowa. Tak. A tutaj chłopaki? Też są podzieleni. Ciekawe. No i okej. Pewnie, że tak. Dlaczego by nie? A, bo jeszcze jedna jest sprawa. W momencie, kiedy my budujemy, to możemy teraz sobie wybrać. I te struktury mogliśmy zacząć budować nie tylko z tego. Hej. Tak, zrobimy kolejne budynki już z czegoś wybudujemy ciekawszego. Dużo tutaj jest. O, proszę bardzo. O nie, on utrzymuje. Myślałem, że już się modli. Oddawanie czci. No i fajnie. Kurczę, ten koleś ma 87 lat. No i pracuje. No niestety. O, okej, dobra. Teraz tak, mamy zrobioną świątynię. Mamy zrobioną jeszcze jedną świątynię. I mamy zbudowany magazyn. Dobra, zobaczmy sobie ten magazyn importowy. Aha, import. To jest eksport. I to, co my tutaj importujemy, to tutaj sobie na przykład to żelazo. Tylko, że na razie chyba nie mamy jeszcze od kogo. Cenę kupna. Okej. Sporo, nie powiem. A tutaj też ten magazyn nie jest wcale taki... No bo to nie działa, prawda? Nie. Na razie nie. No dobrze. Okej, no dobra, ale eksport. I teraz na przykład sobie... I z nimi na przykład sobie pohandlujmy. Teraz im dajmy chleba. $22 na przykład, okej. Wartość.
A dajmy trochę więcej tego chleba. Ile tam jest? 465. Dajmy im tyle. Nawet tyle im dajmy. I teraz jak to wygląda? Zobaczymy, czy tak to wygląda w ogóle. Właśnie, możemy sobie podpatrzeć go. Stefan się myje na razie. Jak to praca? 91% ładnie. Tutaj pozbierali. Że hej. Dobra, jeszcze raz. Tutaj mnie to zastanawia, jak to się robi. Twój poziom wyrobienia ile będzie importować na podstawie wielkości twojego magazynu. Towary zostaną dostarczone na pewno magazynu za sprzedaż frakcji. Zanim dużo czasu, jeśli nie masz pieniędzy lub brakuje miejsca na magazynie. Okej, dobra. Magazyn z tego magazynu, dobra, będą kupowane. Ciekawe. O, proszę bardzo. Mamy już trochę architektura. Mamy właściwy pochówek, proszę bardzo. Mamy skol, karczma. I co mamy tutaj jeszcze? Też to nie za bardzo. Łowiectwo mamy. Tkacz. Okay, może to bez dwie krawców by okazać się wartością towaru eksportowym. Browar. Zróbmy sobie browar. Tak. Zróbmy sobie browar. Czy to już jest odkryte? Ciekawe. Aktywowano, czyli chyba już browar jest aktywny. Browar mamy. Dobrze. Zróbmy sobie browar. Taki sobie zróbmy browar. Kocioł. Zróbmy go z drugiej strony. Ale chwila, co do niego jest potrzebne? Ceramika. Ale nie mamy jeszcze ceramiki. A jak trzeba... jak... Weźmy ludzi. Ceramika. Co innego? Właśnie, no powinniśmy tą ceramikę. Nie, nie ma ceramiki. Węglarz, hutometka, ludka, czy nie, wytwarzanie. Może to będzie ceramika, garncarz jest. Technologia ceramika. Ok. Ceramika. To może najpierw tą teraz kolejną rzeczą to będzie ceramika. Cywilne wiedza, wytwarzanie. Tak. Ceramika. Garncarz. Tak zróbmy. Tak zróbmy. To będą nasze kolejne rzeczy. Może my zniszczmy tą mogiłę. Zróbmy tutaj tą drogę, a później zrobi się tutaj. Później tutaj zrobimy cmentarz po prostu, właściwy pochówek, tam było napisane. Tak zrobimy. Dobra, tutaj sobie zróbmy te skrzynie na meble. Te meble się tutaj walają. I co oni tutaj jeszcze mają?
Dziwi mnie, że tych skór tutaj nie ma. Myślałem, że to będą skóry. Jak nie wybrano. Miło się zobaczyć władcę ludzkich w sąsiedztwie. Nazywam się Kaelem IX Ganamedy. Witaj o to prezentacie Bożego Mądrze. Dziękuję bardzo. Dobra, musimy ogarnąć, jak eksportować tą żywność. Myślę, że damy radę to zrobić. Musimy w sumie, czemu by nie. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.